robiąc to praktycznie, że robiąc do trójki czy do czwórki. 300 miejsc, przepraszam bardzo, 500 przesyłek z tłumaczeniem tychże uwag do instytucji Unii Europejskiej, do instytucji różnych, jeżeli chodzi o związanych z awiacją. I otrzymaliśmy pewne zachęcające odpowiedzi, między innymi z gabinetu pani Margaret Ashton, przyrzekające, że otrzymamy odpowiedź na nasze wątpliwości, nasze prośby o powołanie Międzynarodowej Komisji w sprawie Smoleńska. Niestety wynik wyborów i stanowisko polskiego rządu do sprawy katastrofy smoleńskiej no gwarantuje nam niestety, że ta odpowiedź pewnie będzie wymijająca. Czy mogę prosić panów ponad podziałami partyjnymi, abyście nas wsparli? Wsparli w tych pytaniach. Myśmy zadali szereg pytań, czekamy na odpowiedź, obiecano nam tę odpowiedź. Czy można liczyć na to, że panowie ponad podziałami partyjnymi wesprzecie naszą pracę i nasz wysiłek? Panowie odpowiedzą? Panie do pana Zbigniewa Ziobro, kilka tygodni temu pan poruszył w Parlamencie Europejskim sprawę tłumienia wolności słowa w Polsce przez rząd Donalda Tuska. Jaki jest formalny status pańskiej akcji? Jakie mogą być praktyczne skutki? Co się z tym dzieje teraz? Dzięki. Blogger Krach. Ja mam pytanie do pana europosła Zalewskiego. Tutaj wnioskowałem z pana wypowiedzi, że ogólnie pan twierdził, że wartości prawicowo-centrowe najlepiej będą realizowane w PO. Ja zadaję sobie takie pytanie i mam też pytanie, jak pan sobie to tłumaczy, będąc członkiem praktycznie bezideowej partii władzy, gdzie, no, która obecnie wydaje się skręca w lewo i chyba niedługo razem z posłem Gowinem stworzycie nam taki rezerwat prawicowy. Dzięki. Dominik Kaczmarski. Ja moje pytanie chciałem skierować do pana ministra Ziobro. Moje pytanie dotyczy wywiadu, czy fazy wywiadu, którego udzielił europoseł Cymański dla tygodnika Wprost. Poseł Cymański powiedział tam, że PiS popełnił błąd, porzucając ideały solidarnego państwa i za swój autorytet ekonomiczny obierając Zytę Gilowską. I wydaje mi się, że to jest dosyć trafna diagnoza tego, dlaczego PiS od pewnego momentu nie może wygrać wyboru, bo jedyne wybory, które PiS wygrał, były właśnie tymi, w których głównym hasłem Prawa i Sprawiedliwości była Polska Solidarna. Być może w tym kierunku Prawo i Sprawiedliwość powinno skręcić i do tych ideałów powrócić. Dziękuję. Jedyne głośno mówiące. Już sekundę, pan. Otóż mój nick, proszę państwa, to Kuriel z Ministry. Ja zwrócę się do pana eurodeputowanego. Otóż mówienie, że Platforma Obywatelska jest partią demokratyczną w momencie, kiedy Donald Tusk linczuje publicznie Grzegorza Schetynę, jest po prostu śmieszne. I to muszę panu powiedzieć, moje pytanie jest, na ile Platforma Obywatelska jest partią demokratyczną? Bo pan tutaj mówił, że tylko ludzie z PiS-u odchodzą i to prawda, że odchodzą, ale można wymieniać szereg osób, Zytę Gilowską, Jana Rokitę, które z Platformy Obywatelskiej musiały odejść, dlatego że były w opozycji do Donalda Tuska. W ogóle to pytanie można rozszerzyć, na ile w Polsce system partyjny jest demokratyczny, jeżeli mamy sytuację z tym, że liderzy ustalają w Warszawie listy poselskie i zsyłają, ja to nazywam zesłaniem na banicję, warszawskich działaczy do kandydowania w okręgach lokalnych. Ci ludzie nie są z tamtych okręgów, nie znają problemów, nie reprezentują tych ludzi, a mimo to kandydują. Ja uważam, że szereg chorób w polskim państwie istniejących pochodzi właśnie stąd, że jest zły system partyjny. I odniosę się jeszcze do pana wypowiedzi na temat bezpieczeństwa energetycznego. Nie można mówić, że broni się polskiej racji stanu i bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli podpisuje się długoletnią umowę gazową z Rosją, to po pierwsze. I nie można mówić, że reprezentuje się bezpieczeństwo energetyczne, jeżeli, panie eurodeputowany, sprzedaje się koncesje firmom, w których udziały ma rosyjski kapitał i rosyjskie służby specjalne, a takie informacje są sprawdzone i potwierdzone przez wielu polskich profesorów, znawców materii, że sprzedajecie koncesje firmom,
z rosyjskimi udziałami. I ostatnia sprawa, jeżeli mogę jeszcze, będę już się streszczał, to sprawa Stoczni Marynarki Wojennej, która gdzieś zniknęła w dyskursie publicznym. Ona jest bardzo ważna i ona po prostu tonie, zmierza do likwidacji. Tego państwo również nie załatwiliście, a jest to strategiczny problem, szczególnie w dobie globalizacji. Moje pytanie, co zamierzycie zrobić z tą sprawą? Dziękuję. Jedno pytanie dotyczące gazu łupkowego. Kanada, Stany Zjednoczone, Francja w lipcu tego roku rezygnują z wydobycia gazu łupkowego, ponieważ jest to metoda, która rujnuje środowisko naturalne. Do wydobycia jednej tony gazu łupkowego potrzeba 10 tysięcy metrów sześciennych wody. Takie są obliczenia Francuzów. Francuzi zrezygnowali z trzech koncesji, których udzielili. W lipcu zrezygnowali z trzech koncesji, między innymi dla swojego eksploatatora pod tytułem Total. Dlaczego państwo próbujecie łudzić ludzi w Polsce, że jest to znakomita metoda i dzielicie już łupy z łupków gazowych, mówiąc, że to pójdzie na zaopatrzenie emerytalne Polaków? Ostatnie pytanie, jeszcze dwa, tak? Dobra, trzy, ale pytanie do obu panów europosłów, ale nie do jako europosłów, ale jako członków obu partii. Maciej Świlski, Szczyt Biurowy. Otóż chciałem zadać pytanie o problem zarządzania ryzykiem w państwie. Jak obie partie rozumieją zarządzanie ryzykiem? Tak jak to się rozumie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Czyli na przykład, czy jest wariant B? Co się stanie na przykład, jak już jesteśmy przy gazie, jeżeli Rosjanie rzeczywiście odetchną ten gaz, gdy rura zostanie uruchomiona? Dzięki. KZ-24. Mam takie pytanie, troszkę odbiegając od polityki. Pewien poseł, który też przyszedł z PiS-u, piękną kartą pozycyjną, nie będę mówił nazwiska, w swoim czasie po odejściu pana Palikota z Platformy wypowiedział się odważnie na temat jego działalności, że tak powiem, pana Palikota w stosunku do świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. I zdecydowanie powiedział, że on jako były przyjaciel, no bo prezydent jest świętej pamięci, może zaświadczyć i tak dalej, że prezydent nie był taki, jak czym go pan Palikot opisywał. Po prostu jechał po Palikocie, prawidłowo oczywiście. Ja się teraz pytam, ilu w Platformie jest były przyjaciół świętej pamięci prezydenta? I czy wtedy, jak on był leżony, poniewierany, gdzie była odwaga i honor? Czy to jest coś, co można zawiesić na kołku na jakiś czas? Dziękuję. Szanowny panie europośle, ja mam tylko jedno pytanie. Mianowicie państwo już szósty raz chyba zdaje się z kolei wygrywacie, nie wiem od jak dawna jest pan akurat w ekipie tej zwycięskiej. Natomiast pytanie jest jedno. Który teraz państwo zamierzacie zrealizować ze swoich haseł i programów wyborczych? Dziękuję. Panowie, macie zadanie nie do wykonania. W ciągu każdemu z panów daje po 3-4 minuty. Odnieście się do tych pytań, które uznajecie za istotne, bo do wszystkich zdaję sobie sprawę, że nie dacie rady. Zbigniew Ziobro? Proszę bardzo. Już zacznę od lobbingu. Rzeczywiście lobbing w Parlamencie Europejskim jest faktem w ogóle, jeżeli chodzi o gremia europejskie. Jest prowadzony na ogromną skalę i ma pan rację, że polskie państwo powinno w tej sprawie być bardziej profesjonalne i bardziej aktywne. Chociaż są też przejawy tego lobbingu, którymi powinno się zająć CBA, gdyby tam było w Europie, ale te z czasów kierownictwa Mariusza Kamińskiego, a nie teraz pana Wojtuniuka, który ściga rolników, którzy zajmują się produkcją papryki, prawda? Teraz słyszymy, że ten słynny rolnik, który zapytał, jak żyć, ponoć teraz ma niemałe problemy, czyli jego koledzy z CBA, za waszych rządów, to też daje... Nie masz nic przeciwko temu, żeby sprawdzać, czy
rolnicy podawali faktyczne straty. Ale zastanawia mnie to, że nie są sprawdzani ludzie związani z aktualną władzą, gdzie są wielkie pieniądze wydawane, marnotrawione. Natomiast nagle zainteresowanie jest do skromnych i ledwo wiążących koniec z końcem rolników, których sytuacja naprawdę jest tragiczna po klęskach żywiołowych. To jest naprawdę zastanawiające, Paweł, podobnie jak ta aktywność antykomory, więc nie tędy droga. W każdym razie lobbying jest rzeczywiście wyzwaniem, powinien być w rodzaju profesjonalny, ale jest też oczywiście ogromna przestrzeń nieuczciwego lobbingu i to też wpływa zresztą później na sytuację czasami nas wszystkich, bo firmy potrafią bardzo skutecznie poprzez pieniądze wpływać na zmiany prawa europejskiego, czasami zupełnie absurdalne, forsując przepisy, które później muszą być zastosowane też i w naszym codziennym życiu. Jeżeli chodzi o kwestię, którą pani była uprzejma podjąć, myślę, że porozmawiamy już po spotkaniu i wtedy umówimy się do współpracy. I odnosząc się do kwestii statusu sprawy wolności słowa, no to jest to sprawa moim zdaniem fundamentalna i niezwykle aktualna, jeżeli chodzi o polskie realia. Jeżeli my mówimy o młodej polskiej demokracji, o problemie tej demokracji, to jest przede wszystkim problem wolności słowa, problem braku pluralizmu mediów, problem ograniczenia tej wolności słowa, zastraszania dziennikarzy. Nie jest rzeczą przypadku, że kiedy Platforma Obywatelska objęła władzę nad telewizją, z tej telewizji usunięto kilkudziesięciu dziennikarzy, nie dlatego, że byli nierzetelni, nie dlatego, że byli niekompetentni, dlatego, że byli leniwi, tylko dlatego, że mieli odwagę formułować niezależnie od rządu krytyczne poglądy. Wielu wybitnych dziennikarzy, również tych, którzy są obecni przy na stronie 24. I tak, to jest problem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że z uwagi na pewne procesy finansowe i polityczne na początku lat 90. media znalazły się przede wszystkim, zwłaszcza te elektroniczne, w posiadaniu właścicieli, którzy mają określony punkt widzenia na naszą rzeczywistość, na te zmiany, które zachodzą i często kibicują nie tym, którzy chcą stawiać realne problemy, ale tym, którzy dzisiaj mają realnie władzę. I dlatego Platforma Obywatelska, mimo nie spełniała żadnych obietnic, może nadal cieszyć się władzą i tym większe wyzwanie dla nas, że my musimy się wewnętrznie zmieniać, bo sytuacji zewnętrznej nie zmienimy, by skuteczniej stawić czoła temu wyzwaniu i powalczyć o Polskę przede wszystkim, jako Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o status tej sprawy, to wysłałem list do szefa socjalistów i szefa liberałów w Parlamencie Europejskim. Ten ostatni odpowiedział, przesłał do mnie list i stwierdził, że będzie chciał tą sprawą zająć się dalej już na Komisji LIBE. Więc będziemy tą kwestię kontynuować, bo jest ona bardzo ważna. Natomiast panu Schulzowi zapewne zadam pytanie, będę do niego kierował pytanie, dlaczego lekceważy problem wolności słowa w Polsce, skoro tak aktywnie zajmował się, Paweł był świadkiem, problemem wolności słowa na Węgrzech, Orbana, gdy wcześniej właśnie była 6 miesięcy prezydencji węgierskiej, wspólnie z Jackiem Kurskim, tu nieobecnym, to myśmy głównie bronili premiera Orbana i Węgry przed niezwykłą napastliwością właśnie Schulza i socjalistów, którzy w sposób niezwykle taki napastliwy, agresywny i bardzo demagogiczny atakowali premiera Węgier, że rzekomo tam naruszone są wolności słowa, a tam żadnego dziennikarza nie zwolniono z mediów publicznych, a jedynie przygotowywano ustawę, która budziła jakieś kontrowersje. Jeżeli chodzi o słowa posła Cymańskiego, to one mają dwa aspekty. Jeden pewnie niefortunny, ale związany przede wszystkim z tym, że dziennikarstwo w Polsce gdzieniegdzie sięga bruku, dlatego że prywatna rozmowa, która jest świętym obowiązkiem dziennikarza, powinna być zachowana tylko i wyłącznie dla jego uszu, stała się później przedmiotem publicznym, prawda, i trafiła do domeny publicznej na skutek nieuczciwości tego dziennikarza. To naprawdę jest problem polskiego dziennikarstwa i mówię też w stronie 24, bo to zresztą był portal Tygodnika Wprost. Wiemy, kto kieruje Tygodnikiem Wprost, ponieważ pan list się odcina od tego działania, ale znając jego standardy etyczne, to nie jestem pewien, czy ten dziennikarz nie brał przykładu swojego mistrza. W każdym razie to jest naprawdę rzecz urągająca wszelkim zasadom. Natomiast słowa oczywiście nie były potrzebne, niefortunne, Tadziu za nie przeprosił, emocje, wzburzenie Tadeusza, który zwykle, jak państwo wiecie, jest spokojnym człowiekiem, były wielkie, kiedy znacznie młodszy kolega Adam Hoffman, który mógł być jego synem, pouczał go, groził wyrzuceniem z PiS-u. To było też bardzo niewłaściwe. I wzbudziło te naprawdę, naprawdę niedobre emocje. Dlatego to jest dowód na to, że w PiS-ie powinno być prawo do uczciwej, rzetelnej dyskusji. Nie można na kimś wymuszać, aby nazywał porażkę zwycięstwem i grozić mu wyrzuceniem z partii, jeżeli on chce mówić się zgodnie z prawem, nie robić się...